Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj postanowiłam zrobić wam taką małą niespodziankę. Co prawda, wspominałam o tym ostatnio, że filmy będą co drugi dzień, ale jakoś tak mnie naszło, mamy pierwszy weekend grudnia, więc dlaczego nie? Wrzucam wam dzisiaj kolejnego vlogmaska i oczywiście życzę miłego oglądania. My za moment z Massimo jedziemy do Flora Point, gdzie znajdują się najpiękniejsze dekoracje świąteczne i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie w tym roku. Także jedziemy, zabieram was ze sobą i tak jak powiedziałam, życzę wam dzisiaj miłego oglądania. Snow is falling down. I've been longing for this Christmas, when everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy, but now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get your attention, giving you a smile, I can seem to look away. I might be crazy, but I think you feel it too, like a vibration right between us with a beautiful tune. Could we fall in love in this winter wonderland? Oh, here we go, laughing all the way. Bells on top so big, making spirits fly. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Stars shine much brighter, or is it just your eyes that have lit something in me? I see you coming closer from across the room. My heart is pounding really fast, I don't know what to do. Could we fall in love in this winter wonderland? Fall in love in this winter wonderland.
A po odwiedzinach w Flora Point stwierdziliśmy z Massimo, że zjemy sobie jakiś dobry lunch, oczywiście nasze ulubione shizen i będziemy zajadać się sushi. Dzisiaj weźmiemy zestaw 7 i 8, obowiązkowo choya, także czekamy na nasz obiadek. Kto mnie zna i ogląda moje filmy już od wielu lat, ten też doskonale wie, że nie ma świąt bez naszych ulubionych śledzików, moczonych w mleku, jak widzicie, z dużą ilością cebuli, z musztardą, w słoiczkach, idealny na święta. No i właśnie dzisiaj się za nie zabieram, bo to jest dobry okres, żeby sobie przeleżały właśnie w tej cebuli, w oleju, nasmarowane musztardą, aż do świąt, a potem będziemy się nimi zajadać, także zabieram się od razu za robotę. I bardzo proszę, gotowe, teraz lądują do lodówki i będą sobie czekać na ich odpowiedni moment. No dobrze, kochani, to jest ten najwyższy moment, najwyższy czas, żeby ubrać dzisiaj choinkę. Bardzo proszę, już wyciągnięta z kartonu. Oczywiście koty mają ubaw teraz z kartonem po choince, więc zabieramy się do roboty. No i Pipo jeszcze. I jeszcze Pipo. Pipo! Pipo! A kto się tam schował? Ja się pytam. Kto się tam schował do kartonu po choince? No? Tadam! Choinka złożona. Teraz będziemy ją ozdabiać, ale ponieważ zawsze są o to pytania i już nawet zaczęłam dostawać do skrzyneczki na Instagramie pytania o choinkę. To jest choinka kupiona w zeszłym roku w Auchan. Nie wiem, czy te choinki są jeszcze dostępne, czy będą dostępne w tym roku, ale nasza jest przepiękna i właśnie przed chwilą mówię do Massimo, że moglibyśmy w sumie ją taką zostawić bez ozdabiania. I tak wygląda pięknie. Zaraz pojawią się tutaj światełka, szyszki. No, to zabieramy się do roboty. Powiem wam, że czekałam cały rok na ten moment. Cieszę się jak małe dziecko. What a feeling, now it's time for Christmas. And Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes
are coming true. That's why I cheer. I've been busy decking the halls. I've been kind to big and small. And now it's time to have a merry holiday. What a feeling when it's time for Christmas. Let's sing a carol and we'll bring it here. I guess that spring and summer, they're all fine. But I've been waiting for the season that's mine. So let it come, yeah, let it come.